Cześć, nazywam się Piotr Kowalewski i omówię zadanie kubełki. W tym zadaniu mieliśmy sobie jakieś n kubełków i każdy z tych kubełków zawierał ileś tam wody. No i mieliśmy też pana Stasia i pan Staś mógł wykonywać jakieś takie ruchy, że brał jakiś kubełek i przelewał całą jego zawartość do któregoś z sąsiednich kubełków. I ten pan Staś mógł wykonać takich ruchów maksymalnie tyle. I teraz chcieliśmy się dowiedzieć, ile maksymalnie wody może pan Staś na końcu po wykonaniu tych wszystkich ruchów otrzymać w jakimś jednym konkretnym kubełku. No dobrze, no to tak właściwie jak możemy podejść do tego zadania? Chodzi o to, że jeżeli mamy jakiś kubełek, w którym chcielibyśmy przelać do niego wodę z iluś tam innych kubełków, to zauważmy, że nie opłaca nam się wykonywać operacji przelania do jakiegoś kubełka, z którego woda w końcu nie znajdzie się w tym kubełku, w którym ma być tego najwięcej. Więc chcemy wszystko przelewać tylko ostatecznie do jednego kubełka. Oczywiście może być pośrednio. Oraz zauważmy, że jeżeli jest tu jakiś kubełek, do którego chcemy przelać wodę i jest jakiś pośredni kubełek, z którego twierdzimy, że nigdy nie będziemy chcieli przelewać wody, to tych pozostałych kubełków też nie będziemy mogli użyć. Czyli w sumie, jak się zastanowimy, to chcemy przelać wodę z całego jakiegoś spójnego przedziału o długości ilość przelań plus jeden do jakiegoś jednego dowolnego kubełka. No czyli teraz zadanie okazuje się o wiele prostsze. Musimy sobie tylko przejść po kolei po tablicy. Najpierw biorąc sobie sumę pierwszych tych k plus 1 kubełków, czyli tutaj będzie dla nas 17. I potem przechodząc po kolei będziemy sobie dodawać ilość wody w tym kubełku i odejmować z tego ilość wody w tym kubełku, którego już nie bierzemy, i aktualizować sobie nasze maksimum. Czyli tutaj będziemy mieli 17, więc nasze jakieś maksimum jest 17. Potem sobie przechodzimy dalej. Nasze maksimum to 29, ponieważ to sobie dodaliśmy, a to sobie odjęliśmy. To sobie gdzieś zapisujemy. Przechodzimy dalej. No tutaj możemy uzyskać 16, więc to się nam nie opłaca. No i dalej możemy uzyskać tutaj 24, to też się nam nie opłaca. I wypiszemy sobie 29. No i tak podchodzimy do tego zdania. Dziękuję.